Halo, witam Was serdecznie z naszego Centrum Harmonii Dynia w Hiszpanii. Moje imię Gracjana, znacie mnie już, więc tak jak zapowiedziałam w odcinkach, będę Wam opowiadała moje życie. Więc dzisiaj robimy dalszy ciąg. Zakończyłam na tym, jak medytacjami nauczyłam się po prostu wchodzić w stan taki medytacyjny, żeby po prostu opuszczać dzień, który przeżyłam i nie wracać po prostu do problemów, do rzeczy, które były i przyjemne, i nieprzyjemne. W tym czasie bardzo dużo działo się już na bieżąco historii z moimi dwoma córkami, z moim synem. I tak już Wam opowiadałam, najstarszy syn po prostu został z tych sytuacji po prostu jakby usunięty, był taki nietykalny i jego to nie dotyczyło, ale te trójka dzieci właśnie miała dużo przeżyć. No i ja po prostu razem z nimi. Także w tych medytacjach zaczęły się na początku, koncentrowałam się, żeby po prostu opuszczać, zostawiać dzień za sobą. Dzień pracy, dzień radosnych doświadczeń z ludźmi, z klientami czy pacjentami. I w krótkim czasie zorientowałam się, że jak jestem w medytacji, coś się koło mnie dzieje. I czułam, po prostu czułam energię, czułam jakby dotknięcia na plecach, na głowie, tylko że w tym momencie nie chcę się opuszczać tego stanu, bo to jest przyjemny stan i się rozglądać, więc poprosiłam moją najstarszą córkę Tanię, żeby uczestniczyła mi raz, jak po prostu wchodzę w stan medytacji. Ja nigdy nie wchodziłam głęboko, ja słyszałam, co się koło mnie dzieje. Po prostu tak sobie fajnie rozwinęłam taki stan. Pół godziny mi starczyło, nie aż 15 minut. Więc przyjechała na moją prośbę i na koniec dnia, tak jak zawsze, wyszłam w stan medytacji. No i moja córka siedziała całkiem z tyłu w pokoju i obserwowała, co się dzieje. Więc, że ona jest bardzo rozwinięta w tym kierunku, widzi dużo rzeczy i mogła mi być bardzo pomocna. Ta najmłodsza to była wtedy 9 lat, 10 lat, to nie chciałam ją w to wtrącać po prostu, bo ona miała już tyle przeżyć swoich, o których Wam jeszcze opowiem. I nie chciałam dodatkowo po prostu, żeby się czegoś bała, co zobaczy. No a ta najstarsza, ona była już bardzo, bardzo odporna i nie miała żadnych problemów z takimi sytuacjami. No i tylko słyszałam, jak wyszła cichaczem z pokoju i wróciła zaraz. No więc nawet nie wiedziałam, co się w tym czasie tam działo, tylko odczucia te były. Czułam, że znowu coś koło mnie jest, coś jakby nade mną, za mną, dotknięcia, takie stany, energię odczuwałam i to nie było nieprzyjemne, to było nawet bardzo przyjemne, ale jest się ciekawym, co to jest. No więc jak zakończyłam tą medytację, to córka mówi, chodź zobacz, ja wszystko w tym czasie rysowałam, co się działo wkoło ciebie. I więc ja mam te rysunki do dzisiaj. Mówię, zrobiły się takie, przepraszam, coś mnie swędzi. Więc to były taka, jakby słup światła się zrobił. I w tym świetle, ona mówi, że miała odczucia, tak jak oczami, moja kotka teraz skacze, i tak by w tym świetle zaczęło coś w środku się poruszać. To było za mną, za plecami, ja tego widzieć nie mogłam. Ona mogła to rejestrować, ja nie. Więc jakby się poruszał, mówi, to tak wyglądało jakby taki, jakby jak kwiat by się ruszał w lekkim wietrze. I to było coraz większe, większe i to się rozprysnęło. I to w taki rozprysk był, tak by parę gwiazdek powstało. Ale z tego wyszła taka figura, jakby dwie podkowy były złączone
O, w ten sposób. Nie? No i mówi, że to coś przeszło od tyłu, przeze mnie, ale to odczucie właśnie, to co ja miałam, to ja odczuwałam zawsze, tylko oczy miałam zamknięte i nie widziałam tego. Ona to realnie odbierała i rysowała w tym momencie. No i to coś przeze mnie przeszło i tutaj jakby taka jakby, no jakby w kształcie postaci to już było i to tak samo się rozpłynęło. No więc było to bardzo dla mnie ciekawe. Wiedziałam, że dzieje się, a teraz jeszcze mi to potwierdziło się i miałam już do tego też rysunki. I co było ciekawe, żeby tak tą puentę do tego momentu, miałam taki tik, to się nazywa zawsze, jak w Niemczech jest Advent, to się nazywa, to jest 4 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, to jeszcze takie święto jest, no i zawsze przystrajało się ten pokój, gdzie choinka miała stanąć, czy taka dekoracja. No i zawsze miałam, jak ja już to zrobiłam, to zawsze robiłam zdjęcia. To było dla dzieci kiedyś, może i wnuki są, jak to kiedyś tam się przykowało. No i właśnie to było w tym czasie przedświątecznym to wszystko. No i robię zdjęcie tego pokoju. No i na zdjęciu mam to samo. Właśnie ten kształt tej jest na meblach. Tam nie mogło być żadnego cienia, nie było nic, bo zdjęcie jest duże i to widać. Tylko światło do góry, ale nic, żaden cień nie mógł padać z niczego. I właśnie jest ten sam cień, który mi córka namalowała wcześniej, ten jest, ta postać, ten wzór jest tego na tym zdjęciu. I to się udokumentowało. Także potwierdzało mi się to, co wcześniej coś jest, potem, bo mam trochę zdjęć z różnymi rzeczami, że są bardzo ciekawe do oglądania, właśnie jak są moi goście i mi się przypomni, że wchodzimy w temat, to pokazuję. I do tego tematu właśnie, to były takie moje pierwsze odczucia, które odbierałam, że nie tylko mam wiedzę, nie tylko coś umiem, nie tylko coś się rozwija we mnie i pogłębia, ale to takie odczucie, że coś wkoło mnie jest. Jest coś, tylko wtedy nie mogłam tego po prostu dojrzeć, zobaczyć, nie? No i tak jak powiedziałam, z tym olejkiem w tym czasie to się stało, ale wtedy to ta wizja, która mi się otworzyła, ten obłok, który mi się otworzył, powstał, otworzył i ta duchowa postać, po prostu starszy mężczyzna, tak go odebrałam, z białymi włosami, z białą brodą i właśnie kazał mi wziąć papier i pisać, tą receptę mi podał, tak? No to było coś innego, ja go nie odczuwałam energetycznie, ale ja mogłam widzieć, to się otworzył obraz i słuch, a ten słuch to jest inny, to nie jest, że uszami odbierasz, to jest jakby w głowie to się dzieje, słyszysz dokładnie. No i właśnie bardzo dużo zdarzeń mieliśmy w tym czasie. No u najstarszej córki, już ja opowiadałam bardzo dużo, u niej się bardzo dużo działo wokół niej, w jej domu. Właśnie jak wnuczek się pierwszy urodził, miał 1,5 roku, zaczął widzieć, może nawet roczek był, 1,5 roku, zaczął widzieć postacie i się nie bał. I zawsze mówił Schwarzenegger, że widzi, że jakby czarny mężczyzna inny by powiedział, nie? To musiało być coś w jakiejś energii, że on to widział dobrze oczami. No i a zaczęło się to właśnie, jak on miał stan podgorączkowy i byli rodzice koło niego i w tym momencie on zaczął się bać i patrzał się w pokój i pokazywał paluszkiem i mówił, że tam jest Pan i bał się tego. No rozwinęło się u niego tak, że on miał takie kontakty, że po prostu to było po prostu zaprzyjaźnienie i mówił, co oni z nim rozmawiali, nie, tymi dziecinnymi słowami. I potem zaczął się z tego sam śmiać, jako na wesoło. Wesołek jest do dzisiaj, ale
Wtedy to takie było tak samo dla nas niewidoczne, on widział. No córka już miała tyle przeżyć właśnie, była często zabierana, ja byłam zabierana. To było wtedy, gdzie żeśmy rodziły dzieci w innym, nazwałam to, wszechświecie. Nie wiem, jak to nazwać, ziemskimi słowami. No i wtedy moja córka właśnie, ona budziła się w nocy. To jest dobrze, że ona mogła zapamiętać, po prostu nie wszystko jej było wymazywane. W części pamiętała, określała, jak te istoty wyglądają. To były wysokie, właściwie nie bardzo ostre twarze, długie palce i taką skórę szarą, tak? Nad łóżkiem to takie, ona to odebrała, jak była obudzona w tym momencie przez dotyk. To dwóch stało, z jednej strony dwóch, po drugiej stronie u jej męża, no jej mąż leżał jak martwy, z otwartą buzią, nie? Po czasie wtedy jest się świadomym, jak to działa, ale no w tym momencie to dla niej był szok. Ona myślała, że on po prostu nie żyje. I była też przez dotyki właśnie, była, jak to się mówi, paraliżowana. Taki namiot jak foliowy, ona to określa, jak folia to wyglądało, tak. No i wtedy był blackout, nie? No i potem znowu już pamiętała urywki. Pamięta, jak była wzięta na statek kosmiczny. Bardzo taki ważny miała moment, że była zabrana na statek kosmiczny, czy pojazd. No i tam było ich trzech czy czterech, nie pamiętam dokładnie. No i nagle pokazali, nie wie do dzisiaj dlaczego, byli nad Japonią. Pokazali Japonię z góry. No i w tym momencie jeden otworzył, była taka skrzynia duża, nagle to się otwarło, czy otworzył któryś z nich. I tam był taki dziwny płyn. No więc jej wytłumaczono, że ona może się zanurzyć i może się zmieniać. Ona nie rozumiała, o co chodzi, odmówiła. I właśnie mówili też o jej dzieciach, że też. No i zdziwiła się, że o jej mężu nie wspomnieli, że on też może się zanurzyć. I wtedy jak zrozumiała, że o jej mężu nic nie mówią, więc ona odmówiła. Powiedziała, że tego nie chce. No i to było zaakceptowane, nikt tam nic nie zrobił. Też pamięta, jak była właśnie na pokładzie, jak pokazywali jej obrazy z przyszłości, jak o kontynentach. O tym nie będę mówiła, bo to jest, bo po prostu jak ona będzie chciała, to sama to opisze, czy powie. Także są różne rzeczy, ja będę mówiła o moich dzieciach, o ich przeżyciach, ale nie z wszystkimi detalami. To będzie w książce opisane, tak powiem. Nie? To, co ja mówię, to jest takie zapowiedzi, trochę wprowadzanie w to. I właśnie często widziała, jak w ogrodzie u niej, widziała też właśnie te pojazdy. Raz były nawet trzy takie mniejsze. No bardzo często, ale tak się do tego przyzwyczaiła i zaprzyjaźniła. Ona do dzisiaj, właśnie ona ma 40 lat, do dzisiaj ma te kontakty, bardzo przyjazne kontakty. Też to jest fajnie, tak jak u mnie to się stało właśnie, że mi się przedstawił z imieniem, u niej tak samo, nie? Tylko ktoś inny. A co nie ten sam, co ze mną ma. No więc, żeby zostać przy temacie właśnie u mojej najmłodszej córki, wtedy u Sara, że ona dostała właśnie ataki, paniki, bo tak często była odwiedzana i nawet w dzień i miała pokazy, po prostu jej się materializowali przed nią. No raz, jak musiałam ją rok czasu zabrać ze szkoły, była bardzo ambitnym dzieckiem, bardzo zdolną, jest do dzisiaj, bo aptekarką, co kończy na aptekarza, więc
kierunku dobrym poszła. Ale w naturalnym leczeniu, nie? Także jak w tym czasie, jak ją ze szkoły zabrałam i nie było mi jednego do domu, więc te pokazy były, a to z nią sam na sam. Także jak ja wracałam, to ona była tak spanikowana, tym bardziej, że ona nie rozumiała tej rozmowy, ten metaliczny dźwięk tego głosu i słowa, których nie rozumiała po prostu. Określała, tak samo narysowała mi, bo to zawsze prosiłam, jeżeli jakieś są zdarzenia, proszę rysujcie, mam dzieło, potem to się po prostu troszeczkę może zapomnąć. I to jest udokumentowane, do dzisiaj to mam. Kiedyś to były dzieci, takie dziecinną ręką rysowane, ale istnieje to, to jest dokument. Także możecie sobie wyobrazić, że młoda dziewczyna jest sama w swoim pokoju i to jest do południa, czy rano można powiedzieć, nagle pod oknem tworzy się kula, ciemna kula i z tej kuli powstaje jakby dwa filary, kryształowe, świetliste filary i w tych filarach pokazuje się postać. Postać, która ma kolory. Twarz nie jest widoczna, bo ona mi namalowała. Ja mam te rysunki, postaram się wam z bliska, czy zdjęcia, następnym razem zbliżyć do kamery, żebyście zobaczyli, żebyście wiedzieli mniej więcej, o czym ja rozmawiam. Więc i zaczyna do niej mówić, wymienia jej imię i mówi językiem, którego ona nie zna. I dźwiękiem, który brzmi jak metalowe, jak ktoś mówił, wiadro metalowe, tak? No była spanikowana niesamowicie. No i jak ona zaczęła wtedy, bo to ta postać widzi, co się dzieje z dzieckiem, więc zniknęło to wszystko. Ja w tej chwili tak samo wyszłam do mieszkania, no i ona była, siedziała na podłodze i była zrozpaczona i mi to mówi, nie? Więc takich sytuacji miała bardzo dużo. Miała tablice pokazywane. Mówi, że wyglądały dla niej kiedyś jej oczami jakby z kamienia, z jakiegoś materiału. I były znaki, to były nie litery, to były jak ze znaków. Ona tych nie znała. Kiedyś ja też nie znałam, nie zajmowałam się, nie znałam jakichś hieroglifów czy egipskich. Mnie to nie interesowało wcale. Więc starała się to właśnie na papier przelewać. Dobrze, że miała we mnie osobę, z którą mogła rozmawiać ze siostrą. I to było dla niej, uspokajało ją to. Także ją chciałam nawet poddać na regresję hipnotyczną. Nie mogłam sobie w tym momencie poradzić, bo chciałam, to chodziło o własne dziecko. Nie chciałam, żeby ze szkołą coś przepadło. No widzisz, jak dziecko ma paniki, atak paniki. Ja to kiedyś miałam, ja przeszłam to, tak znam to też we wcześniejszych latach. No to matki serce boli, bardzo boli, jak jesteś bezradna i dzieje się coś jeszcze niewidzialnego, dla niej widzialne, dla niej i nie wiesz, jak z tym sobie poradzić. Nie możesz iść z tym do lekarza. Próbowałam z psychologiem, zrobiłam termin, raz była, no ale na ten temat po prostu nie możesz rozmawiać. Ona odmawiała, nie chciała lekarzy, chciałam jej regresję hipnotyczną zrobić, ale w tym kierunku, żeby ją po prostu postawić ją na nogi, żeby znowuż wróciła do szkoły, do tego codziennego życia bez lęku. No niestety odmówiła też, nie, w ogóle nie, z lekarzami nie chciała mieć nic do czynienia. No tak jeszcze się do tego doszło, że w szkole w Niemczech, nie wiem jak dzisiaj jest, dzieci musiały być szczepione, to w odstępach książeczka musiała być pokazana. No i tak jak ja jestem strasznie przeciwna, tylko że to prawo wymusza rodziców, kiedyś nie było to możliwe się
zaprzeczyć, bo nie wiem, co by się stało. No, wiele was zna, bo słyszałam tam w Polsce, tak samo jakiś przymus jest szczepionkowy, to już się teraz tutaj, a w Hiszpanii, dzięki Bogu, rodzic powie nie, podpisuje i sprawa jest załatwiona. Moje wnuki unikają w ogóle szczepień. I dostała szczepionkę. Było, lekarz powiedział, że jakaś jest jakiś kombi, 5 kombi, że to jest w wszystkich kierunkach. I już czułam ten smród nosem, ale znowuż będzie problem właśnie z tym, z administracją, jak to się nazywa. No i była zaszczepiona wieczorem, została wysypana całkowicie, jakby wyszła z pokrzywy, całe ciało. Było w bąblach, czerwone w bąblach, pieczące, więc zawołałam karetkę pogotowia. Ten lekarz obejrzał i powiedział, było jakieś serum zanieczyszczone, jego zdaniem, ale na to nie ma nic, że mam iść do lekarza i tam z nim gadać, a to był lekarz rodzinny. Więc za drugi dzień poszłam i powiedziałam do niego, a ta szczepionka musi być naturalnie po 2 tygodniach powtórzona, bo inaczej niby nie działa. No więc powiedziałam, co ten lekarz, ten z karetki powiedział, to więc on wyskoczył z swojego fotela oburzony, że poda go do sądu. Niech się sądują, czy robili, nie wiem. Więc robiła mi takie okłady z ziół, żeby dziecko po prostu nie cierpiało. I była powtórka szczepionki naturalnie. To samo się powtórzyło. Tylko, że lekarz powiedział, że to jest naturalne, naturalna reakcja. Dzisiaj my matki jesteśmy mądrzejsze i proszę, nie dawajcie szczepić. Nie dajcie dzieci szczepić po prostu. Sama przeżyłam na własnej skórze. Potem zabroniłam szczepienia w ogóle. Do dzisiaj nie ma. Wnuki nie są szczepione, jak powiedziałam. Dzięki Bogu i jestem szczęśliwa przez to. I właśnie Sara w tym czasie dostawała też nocne wizyty. Była dotykana, widziała postacie. Tylko, że był też kobiecy głos, który mówił właśnie, ona telepatycznie przekazywał, ona rozumiała w niemieckim języku, nie? bo opowiadała, była uspokajana, miała z tego względu też leczenia, bo te poparzenia ciała od tej szczepionki po prostu w ciągu parę dni zniknęły i to była właśnie ta pomoc innych istot. Meine Tochter jest coś specjalnego. To już wam też, jak tam żeście oglądali na Tagen TV, o tym opowiadałam. I wiem, że wielką pomoc otrzymuję. Także z czasem zaczęła się przyzwyczajać do tego. I przez rozmowy, więc ja ją brałam pod moje ręce, rozmawiałam z tymi istotami, których jeszcze nie widziałam, kto koło mnie jest. Dodatkowo brałam ją do medytacji. Do medytacji, wyciszania się, po prostu zostawiania tego za sobą. I to było bardzo dobre podejście, bo dyskutowanie, szukanie przyczyn, jakieś tam grzebanie gdzieś tam po czymś, nie ma wyjścia. To był instynkt matki i instynkt czegoś, co ja wiedziałam, jak pomóc. No wiadomo, w tym czasie ratuje się, co jest do ratowania. No i dużo pacjentów miałam w tym czasie, nie? Potem tam z tym olejkiem, ten europejski patent, to wszystko to. Dzisiaj jak się oglądam za sobą, to nawet dziwię się sama, jak ja to wszystko tak razem składałam, jak pasel. I to było dobrze. I to było dobrze, cieszę się z tego. Bo to są też doświadczenia, które robi mi dobrze, przyjemność i są efekty. Także rodzi się
następna, ona jest starszej córki, rodzi się wnuczka. Też przewidziałam, że będzie dziewczynka, wszystko było dobrze, rodzi się. I zaczęły się właśnie u niej, to przeskakuje troszeczkę czasu, wizyty, jak miała 2 latka. Miała 2 latka i rano zawsze jak wstawała i mówiła, dokładnie mówiła, że w nocy były 3 postacie, tylko ona mówiła imiona, które my żeśmy w niemieckim rozumieli jako jak nazwy zwierząt. To był Wolf, Eule i Lübe. Nie Lübe, Lübe. I my żeśmy myśleli wpierw, że ona coś tam, jak to dzieci nie są w tym czasie, i bajeczki oglądają, i książeczki. No, przy kupionych maskotkach, zabawkach właśnie takich zwierzątek, ona odrzucała, że to nie jest to. No i tłumaczyła, że to są wysokie postacie, mówi, że 2 zawsze mówią, jak przychodzą, chcą ją zabrać ze sobą, ona rozumie, no ale ta jedna Eule ją cały czas, a co z nimi dyskutowała i nie kazała jej, żeby szła, żeby była zabierana. No i zaczęły jej się robić ropienia przy dużym palcu u nogi, na 2 miała i to ropiało. I jak jechali do lekarza, no to ropienie znikało, nie było nic. Wracali do domu, miała ropienie. I to ropienie trwało rok czasu. Do tego z jej pochwy zaczęła się wydzielina tak samo. Też do lekarza, nie ma, wszystko w porządku. Jest w domu, są w domu, zaczyna się to na nowo. I to trwało 8 miesięcy równo. 8 miesięcy. Jak przyszło, tak odeszło, tak samo z tymi ropiejącymi paluszkami. Jak ona to dostała, mi się przypomniało właśnie, że moja najmłodsza córka miała to samo w tym wieku, że jej te przy tych dużych palcach u nóg, przy paznokciach, w tych samych miejscach, że tak samo miała, to trwało prawie rok czasu, te ropienia. Dopiero wtedy mi się to skojarzyło to razem. Mój Szczefan miał to, tak? Te ropienia. I właśnie w takim małym wieku. No i wtedy się uświadamia sam sobie, że to są po prostu z różnych utezuchung, jak to po polsku jest, z badań, których my nie widzimy, nie doznajemy w rzeczywistości, co się dzieje w nocy. Także te odwiedziny z tych 3 postaci też u niej rok czasu trwało. Tak samo jak mój ten jej starszy brat, mój wnuk, 2 lata starszy, bo to był wtedy 4 latka, tak samo on widział, on opowiadał, kto jest. Nawet jak przyjeżdżali do nas na odwiedziny, to on mówił, zobacz babciu, ten i ten jest tutaj, nie? Mówi, chciał dzisiaj tutaj być, mówi, ale mu tutaj się u ciebie podoba. Takie rzeczy, dzieci nostrzegły, że my się śmiali, bo to małe dziecko opowiada, ale kto jest w tej sprawie i wsłuchujesz się, co ma do powiedzenia, to można się dużo wysłuchać. Więc tak mówiłam, u mnie w nocy zaczęły się tak samo właśnie te odczucia, że ja skądś wracam. Nie wiedziałam jeszcze o tym, tak mnie nie było bardzo całkiem realne. Wpierw się myśli, że coś się śniło, że to było to, ale jeszcze jak śnisz coś i to bardzo intensywnie, to z tego snu coś tam, jakieś urywki, ale ja na początku nie miałam nic. Ja miałam odczucia na ciele, mi się przypominało, właśnie przypominało mi się jakieś narzędzia, jakby biały coś plastyko przed oczami, coś jakieś jak nie biały, takie kremowe, jak kremowy plastik. Czy to był plastik? Nie wiem. Takie rzeczy mi się przypominały i to nie jest sen, bo sny mają troszeczkę inaczej, ale każdy sen, to ja też opowiem, to jest coś innego. Ale jakieś jakby urządzenia i to takie uryweczki. I nie mogłam się z tym połączyć, o co tutaj chodzi. Właśnie i 2 razy potem, co miałam to odczucie, że jestem w ciąży nie ma. Ale potem właśnie zaczęło mi się, czy mi dozwolono część zapamiętywać, a dopiero całkowitą taką pamięć
odzyskałam, czy mogłam zatrzymać to cudowne wspomnienie, jak byłam 2 razy zabrana na odwiedziny właśnie moich synów, których do góry urodziłam, jak to się mówi. I to są tak wspaniałe wspomnienia. Ja mam tylko te momenty, jak jestem zabierana, wam tego nie powiem, bo nie wiem, nie pamiętam. Ja tylko po prostu pamiętam potem to miejsce, gdzie się znajduję, co się dzieje. Nie jestem, jak z powrotem przychodzę, nie wiem. Na przykład ja mam, nawet to do dzisiaj jest, że odczuwam mięśnia jak po jakimś maratonie, jakbym jakiś maraton przebiegła. Są takie no są odczucia, nie? Jak wiesz, że skądś wracasz i potem z czasem, to już latami trwa, wiem, skąd ja wracam. Czy ja wracam, na przykład jestem u mojej cywilizacji, czy jestem na innych poziomach, to odczuwam właśnie w innych wymiarach, to się nazywa. Po prostu jak ja wracam i jak moje ciało odżywa. I to jest przez na przykład jak ja wracam z innych poziomów, to zaczyna się telepataniem serca. Tak by pak, 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 serce mnie lata, ale to odczucie. I właśnie, a jak wracam z mojej cywilizacji, to z szarpnięciem. Tak? I to już umie to rozdzielać. I właśnie i zostają mi. Teraz ja mam już więcej dozwolone, mogę zabierać ze sobą na przykład doznania tam, gdzie jestem, żebym wam przekazywała, żebym opowiadała to, bo to jest bardzo ciekawe, to jest nieziemskie. Dla mnie same, jak ja opowiadam i często komuś opowiadam, to przeżywam to za każdym razem to samo. Wiecie, to doznanie, jak jest pozwolone i zobaczyć twoje dziecko, które w rzeczywistości nie istnieje, istnieje gdzie indziej. I pamiętam bardzo dokładnie to pierwsze spotkanie, jak stoję, jest potężna, taka szklana jakby kopuła i dookoła tej kopuły jest jakby widowiskowe taki chodnik widowiskowy i widziałam właśnie tam dużo ludzkich kobiet, tak samo. No ale za każdym razem, na przykład jak jestem brana, to zawsze jestem, nazywam go mój przyjaciel. Do tego czasu to był moim przyjacielem, bo imienia jeszcze nie znałam, czy nie wzięłam ze sobą tutaj, żeby pamiętać. I właśnie patrzę się przez tą kopułę na dół, to jest pół w dole, jest dużo postaci, istot bardzo przyjemnych, takich jak istot duchowych, w tych szatach. I na podłodze siedzą dzieci, grupa dzieci, to było, no, było ich dużo. Wszystkie dzieci spokojnie, nie było jakichś tam, jak to dzieci się zna, że nie usiedzą spokojnie, paplają rączkami, tam, tak. Nie, oni siedziały spokojnie, jakby w oczekiwaniu na coś. I miał ubrankę naturalnie, nie? I pierwsze, co zobaczyłam, właśnie od razu wzrok, i mi było powiedziane, że mam spojrzeć na... To był chłopczyk, on siedział gdzieś, miał około, no, czy 4 latka musiał mieć. I pleckami siedział do mnie. Ja tak patrzę z góry i ja odczuwam, wiem, to słyszę telepatycznie, jak do mnie jest mówione, mój przyjaciel do mnie mówi. I nagle, jak w zwolnionym tempie, ta główka tego dzieciątka odwraca się do mnie i patrzy w górę. I to spotkanie oczu, to spojrzenie, no to te uczucia, jak w tym momencie, co się dzieje w tym momencie i jesteś pewna i czujesz, że to twoje dziecko. I w tym momencie te inne nie grały żadnej roli, tylko właśnie to spojrzenie, to taka rozkosz, to takie jakby się cudowny ogień w tobie rozpalił, taka miłość, to odczucie. I to dziecko tym wzrokiem, i jeszcze pamiętam, jak jakaś istota, ta duchowa, podeszła do niego, zanim on się odwrócił do mnie i go dotknęła tak na ramię, tą ręką. I tak to był znak, i w tym momencie to dziecko odwraca główkę w moim kierunku i patrzy w górę.
I to tylko ten moment grał rolę, tylko to spojrzenie. I to było takie powiązujące, tak, no to było, no nie da się określić, nie mogę wam tym moimi słowami, w ogóle wam tego, nie mogę tego odczucia, tego określenia. No i skończyła się te odwiedziny, się skończyły wtedy i to mogłam zabrać ze sobą. Tak jak wróciłam, jak się obudziłam, to była taka tęsknota w tym momencie i z drugiej strony radość, że wiesz, że żyje, że część ciebie żyje gdzieś tam. I nie jest jakiś eksperymentu, bo tego nie wiem, nie mogę wam opowiedzieć, nie słyszałam i sama nie przeżyłam. Ja tylko to, co wiem, to, co wam opowiadam, to, co wam przynoszę, to tylko właśnie to są z eksperymentów dzieci, tak? Niespłodzone ziemskim mężczyzną z kobietą, tylko albo od kobiety, albo od mężczyzny. Są plemniki, kobiety dają swoją macicę i zapłodnione po prostu jakieś tam komórki są wkładane i to jest część od matki albo część od ojca, tak? To jest pół na pół. My nazywamy to hybrydy. Dobra, to słowo istnieje, żeśmy to tak nazwali, ale te istoty są piękne, to są ludzkie istoty i to wszystko ma swój cel. To są te dzieci, czy produkowanie dzieci, czy powielanie. To jest też genetyka, to jest zatrzymanie, udoskonalanie naszego gatunku. Nie tylko, że do zasiedlenia tutaj, dla cudownych osób, istot, które wiedzą, dlaczego i po co przyjdą na tą ziemię, ale też do zasiedlania innych planet, do innych galaktyk. Bo tak się dzieje. Bo zdajcie sobie sprawę, wy żeście nie wyszli z ziemi, żeście nie wypełzali z morza. To ciało zostało też stworzone, żeby te dusze mogły wchodzić. Jak sobie pomyślisz logicznie, to zrozumiesz, o czym ja mówię. To jest eksperymentów. Przez genetykę, przez stworzenie czegoś, skądś z tego stworzony, udoskonalany. Dlatego jesteśmy pięknymi istotami też tutaj. Jesteśmy tak zróżnicowani, ale należymy do siebie i musimy uczyć się współżyć razem ze sobą, co jest już w tych czasach, niestety się, wszystko się rozpada. No i drugi raz mogłam odwiedzić właśnie też moje dziecko, ale to był ten starszy, też byłam zabrana i wolno mi było zatrzymać tą pamięć tych odwiedzin. I właśnie ten pierwszy, który miałam spotkanie, to miał po prostu czarne oczy. Z mojej genetyki, a co z tych oczków nie ma, to udział coś innego. I czarne włosy. Nie. No, chciałabym go w tej chwili mieć na kolanach. A za drugim razem właśnie to ten chłopczyk, który był większy, też chłopczyk, gdzieś około 6 lat. I on został mi nieprzyprowadzony, to był po prostu jakby przyniesiony. I ja siedziałam właśnie i mi dano na kolana. Przynieśli mi też ciuszki, tak mogłam go ubierać, przebierać. I my żeśmy po prostu tylko też spojrzeni mieli kontakt. To było przytulanie się, to było tak cudowne to uczucie w tym momencie. Ja go ubierałam, przebierałam, tylko nie miał bucików, nie miał nic na nóżkach, to ja pamiętam. I byłam nawet zdziwiona, bo chciałam mu tak, my nasze dzieci skarpeteczki zakładamy, rajtuski, zanim buciki ułożymy, nie, tak właśnie nie było tych części, ubranek brakowało, no ale te inne. I tuliliśmy się, żeby patrzyli sobie w oczy, to było takie przytulne, to było wtapianie się w sobie. Cudowne uczucie i też właśnie czarne oczy, czarne włosy, ale jasna cera i u tego pierwszego też jasna cera. No i ten właśnie mój przyjaciel zawsze mi towarzyszy, no i nagle przychodzą istoty, nie? I on, ja
ja proszę o buciki dla niego, że mi brakuje, bo go chcę ubrać, nie? I bo chcę go ze sobą zabrać. No więc mi mówią mi telepatycznie, tego tobie nie wolno. Nie, nie wiem jak tym, jak ja reagowałam, bo od tego momentu mi po prostu jest pamięć zabrana. Nie, do tego momentu pamiętam. Ale wierzcie mi, te dwa przeżycia, to, ale te spojrzenia, to wiem, że te dzieci, one, czy one wiedziały, ale one to odczucie miały, także ja to odczuwałam, że oni wiedzą, kim ja jestem. Oni wiedzą, kim ja jestem po prostu. Nie wiem, czy częściej byłam u nich, bo wiem, że jest, że matki są zabierane do dzieci częściej, żeby właśnie te dzieci pokazywać, że to miłość, o rozwijanie miłości, o tym, bo dzieci potrzebują. Chociaż są tam w bardzo dobrych rękach, ale to, ta część tego, tej genetyki, tych komórek jest w nich. Oni tego też nie zapomną, bo to odczucie jest. Ale wierzcie mi, to do dzisiaj, to nie, że mnie prześladuje, ale ja wspominam często. I tym bardziej, że właśnie u tego drugiego chłopca, jak to skojarzenie właśnie z moim Stefanem. I mój Stefan ma Down syndrom, a u tamtego nie było, żeby miał Down syndrom czy coś, nie. Tylko te wyrazy twarzy, żeby miała normalnie uczucie, jakby Stefan jakby był w tym wieku, żeby cofnął się do tych lat, to bym myślała, że jego trzymam, tak? Ale właśnie i to mi to dało to do zrozumienia i tą wiedzę, że no nawet muszę powiedzieć, to uczucie czegoś dobrego, bo wiem, że te dzieci żyją, że oni się rozwijają, że są bardzo inteligentne i oni właśnie będą wspomagać nie tylko tu i inne planety. I to jest ich czynność. A jeżeli ktoś mi powie, że no jak to, co ty za matka z eksperymentów i jeszcze o tam twoje dzieci gdzieś tam latają po innych planetach, to nieprawda. Dam na przykład. Wy też macie dzieci tutaj. Dzieci wam są albo zabierane, dzieci są oddawane do sierocińców. Tak? Dzieci odchodzą z domu, dzieci uciekają, dzieci są, będą kryminalne, dzieci będą pijakami, a są właśnie, że cały czas ta miłość i to razem być, czy w kontakcie też jest, ale z innej strony tracicie też, bo my nie możemy jako rodzice, jako matki, jako własność, bo nasze potomstwo nie jest naszą własnością, naszym zadaniem jest ich wspomagać, brać pod ręce, żeby się rozwijały, im wolność zostawić rozwoju. Tego też nie robimy, ale też rozwiniemy ten temat. Ale też dzieci odchodzą, zakładają rodziny, tak ptaki wlatują z gniazdka i mają prawo dalej żyć. I dlatego też ja wiem, że są, ale gdzieś rozwijają się dalej. To jest coś innego, jak tutaj to ziemskie ciałko, to ziemskie dziecko. To jest jakby część iluzji, tak? Może będę miała tą możliwość znowu już zobaczyć, spotkać bardziej w realistycznym wymiarze, bardziej, nie wiem tego. Może spotykam ich, ale mam wymazywane, nie wiem. Wszystko stoi otwarte i jednak nieraz jak wspominam to i łza się potoczy, ale nauczyłam się to przyjmować, że coś jest, to nie jest namacalne, nie możesz dotknąć, ale istnieje. I to jest piękne do tego. Tym bardziej, że moja najstarsza córka ma 7 dzieci do góry i jest tego świadoma i widziała. Więc będziemy na dzisiaj zakończać ten odcinek. Będę wam, bo to jest tyle materiału, że ja się nie przygotowuję do tego, co po prostu siadam, kamerzysta, mój syn mówi, jesteś mamuś gotowa? Ja mówię, jeszcze nie, no ale okej. Wam po prostu odkrywam to, co
pamiętam, ja nie odczytuję, nie zapisuję, staram się, jest, mimo że jest ciężej, bo Wam opowiadam cały czas, jeżeli by ktoś przy mnie siedział, zadaje pytania, to jest mi troszeczkę łatwiej, bo wtedy koncentruję się na pytaniu i daję odpowiedź, a w tej chwili ja się muszę koncentrować na tym momencie, który Wam opowiadam. A nie chcę Was zanudzać, bo to nie jest ten cel, ale jest tyle historii, dlatego pomału, małymi krokami, dalej i dalej i dalej. I na dzisiaj zostańcie zdrowi i nie zapomnijcie mnie, ja Was też nie zapomnę. Zapraszam na następny odcinek moich opowieści. Namaste.